centrum Katowic. Budynek za mną to gmach Biblioteki Śląskiej, jednej z największych bibliotek w kraju. Nie sprawdzałem nigdzie dokładnie tej informacji, ale podejrzewam, że przepastne magazyny tej biblioteki mieszczą w sobie miliony tomów, starodruków, książek, czasopism sięgających wielu setek lat historii piśmiennictwa. Zadaję sobie i Wam pytanie, dlaczego ludzie piszą? Dlaczego publikują książki, czasopisma dzisiaj? Dlaczego piszą w internecie? To są efekty ludzkich poszukiwań. Poszukiwań wiedzy i mądrości. Czy kiedyś będziemy wiedzieli wszystko? Stare porzekadło mówi, że człowiek rodzi się nie wiedząc nic, a odchodzi z tego świata, nie będąc o wiele mądrzejszym. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale napisał takie słowa. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego, bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę, albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko, Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Największą tajemnicą, z jaką styka się człowiek, jest tajemnica Boga. Jakżeż wyjaśnić sobie naszym ludzkim rozumem tajemnicę tego, że jeden Bóg jest w trzech osobach. Jeden równa się trzy. Przecież to nielogiczne. Przecież to nie do pojęcia. A jednak tak jest. Bóg jest tajemnicą. I kiedy my osiągamy granice naszej możliwości, granice naszego zrozumienia, naszej wiedzy, wtedy zaczyna się przestrzeń wiary. Tak jak powiedział Pan Jezus do Jaira, nie bój się, tylko wierz. Nie bój się zaufać. Nie bój się odłożyć na półkę swoją książkową wiedzę, odłożyć na półkę swoje wyuczone formułki i po prostu zaufać, uwierzyć. Tajemnica Trójcy Świętej jest największą z tajemnic, a jednocześnie objawioną tajemnicą. Jak to cudownie, że możemy, sięgając granic naszych możliwości, granic naszego poznania, powiedzieć: Panie Boże, ja nie potrafię, ale Ty potrafisz. Panie Boże, ja nie rozumiem, ale Ty rozumiesz. Panie Boże, ja nie wiem, ale Ty wiesz. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.